Pytanie jest proste. Czy mieszkańcy Norwegii walczą o przetrwanie? Czy mieszkańcy Norwegii nie są w stanie związać końca z końcem? Być może coś jest na rzeczy, ponieważ coraz więcej z nich uważa się za biednych. Jak wynika z najnowszego badania, Armii Zbawienia sami Norwegowie określają siebie ubogimi częściej niż kiedyś. Aż co szósty Norweg uważa się za osobę ubogą. 43% z nich przyznaje, że sytuacja finansowa pogorszyła się u nich w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 38% ograniczyło wydatki na jedzenie lub kupuje mniej zdrową żywność. Szczególnie trudną sytuację mają rodziny z dziećmi. 1/3 rodziców zmaga się z problemami finansowymi. Około połowa osób, które korzystają z pomocy centrów dystrybucyjnych żywności, to rodzice właśnie. Jak bieda mieszkańców Norwegii ma się do coraz większego bogactwa państwa norweskiego? Jak można pogodzić olbrzymią nadwyżkę handlową, której wynik jest jednym z najlepszych w historii Norwegii, z coraz większą ilością osób uważających się za biedne? Tego nie wiem, ale widać, że można. Ponieważ, jak informują przedstawiciele Norweskiego Urzędu Statystycznego, wyniki z pierwszego półrocza 2024 są jednymi z najlepszych w historii. Nadwyżka handlowa była wyższa jedynie w roku 2022 i 2023. Wszystko oczywiście głównie przez norweskie paliwa kopalne sprzedawane przez Norwegię na lewo i na prawo. I cały czas pozostając w tematach finansowych. Korona norweska jest dzisiaj bezbronna. Zamiast obniżki prawdopodobnie będą podwyżki stóp procentowych. Tak informują i tak zapowiadają niektórzy analitycy finansowi. Norwescy ekonomiści są zaskoczeni wartością korony norweskiej. Zwracają uwagę, że pomimo sprzyjających warunków gospodarczych pozostaje ona w zadziwiająco słabej pozycji rynkowej. Dodają, że może to doprowadzić do zmiany polityki fiskalnej kraju. Choć w Norwegii odnotowano spadek wskaźnika inflacji, na pozytywne dane nie zareagowała korona norweska. Osłabienie waluty zauważalne jest nadal. Kiedy korona będzie tak słaba jak obecnie, istnieje realne ryzyko ponownej podwyżki stóp procentowych, komentują ekonomiści. W połowie lipca korona norweska odnotowała jeden z najgorszych momentów swojej historii. Na przykład taka złotówka osiągnęła rekordową wartość 2,77 korony. Było o niedoborach, to teraz radykalnie zmieniamy kierunek i w końcu będzie o nadwyżkach. I to nie byle jakich. Jak wynika z danych opublikowanych przez norweski resort zdrowia, w zeszłym roku ponad 4000 osób zdiagnozowano nadmiar skóry. To prawie trzykrotnie więcej niż w roku 2016, a oczekuje się, że w przyszłości liczba ta będzie tylko rosła. Dzieje się tak z powodu pojawienia się nowych, wysoce skutecznych leków, które zapewniają radykalną redukcję masy ciała. Pewnie o niektórych z nich słyszeliście. Norwescy lekarze są zaniepokojeni faktem, że ani sektor publiczny, ani sektor prywatny nie mają wystarczających możliwości leczenia tej przypadłości. Także za grubo źle i za chudo też niedobrze. Norwegia spadła z 6 na 9 pozycję w rankingu najdroższych krajów do życia. Wynika to prawdopodobnie z lekkiego spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych. Ale do rzeczy. W rankingu państw północy Norwegię wyprzedzają jedynie Islandia, która uplasowała się na 4 lokacie. A jak wygląda czołówka rankingu? Już wyjaśnia. Najdroższa jest Szwajcaria, zaraz za nią Singapur, potem Hongkong i właśnie Islandia. Potem Bahamy, Stany Zjednoczone, Irlandia, Australia i kochana i zimna Norwegia, a pierwszą dziesiątkę zamyka Luksemburg. Na którym miejscu jest Polska? Polska jest daleko poza pierwszą setką, także luz. A czym zajmiemy się teraz, jeżeli cały czas mówimy o pieniądzach? Oczywiście, że zajmiemy się pieniędzmi.
Przeciętny kierowca w Oslo zapłacił w pierwszej połowie 2024 roku o 51 koron więcej miesięcznych opłat drogowych w porównaniu z rokiem 2023. Średnia opłata za przejazdy w pierwszej połowie roku wynosiła tam 595 koron miesięcznie. Kolejnym najdroższym miastem okazało się Stavanger, 529 koron, 36 więcej niż w roku ubiegłym. Niechlubne podium zamyka Bergen, 480 i 3 korony więcej niż w ubiegłym roku. Jaki z tego wniosek? Wyjściem jest emerytura i rower, albo dla większych hardkorowców paraliż i przykucie do łóżka. A na koniec ciekawostka. Jako że cały czas mówiłem o Norwegii, to teraz dla równowagi powiem coś o sympatycznym sąsiedzie, czyli Szwecji. Od 20 maja szwedzka policja zarejestrowała w stolicy 49 przypadków zniszczenia zamków, do którego to zniszczenia doszło za pomocą kwasu. Spraw jest prawdopodobnie dużo więcej, ponieważ niektórzy mieszkańcy są na wakacjach, dlatego na pewno pojawią się kolejne zgłoszenia. Technicy kryminalni zbadali szereg zepsutych zamków, które zostały wyłamane i mogą potwierdzić, że użyto tam kwasu azotowego, czyli bezbarwnej i silnie żrącej cieczy. Chociaż metoda jest cicha, to bardzo śmierdząca, bo na klatce unosi się silny zapach kwasu. W ciągu ostatnich 2 lat podobne włamania odnotowano w Niemczech, Francji, Belgii, Austrii i Portugalii, także cała Europa, teraz Szwecja, a kolejna prawdopodobnie już niedługo nasza kochana i zimna. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego piątkowego poranka. Tak samo jak i sobotniego, niedzielnego i poniedziałkowego, oczywiście, że też. Trzymajcie się, dzięki, cześć!